Witam. Nazywam się Martyna Szczepaniak i jestem językoznawczynią. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o przysłowiach. Są one jak językowe ciasto. Jeśli dodamy wszystkie składniki wyrazy w odpowiedniej kolejności, to dostaniemy coś, co będzie znaczyło więcej niż tylko suma tych składników. Pokażę Wam to na przykładzie. Weźmy przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Dosłownie opisuje nam to sytuację, w której sześć kucharek gotuje coś w kuchni, ale nie za bardzo im to wychodzi, bo nie ma nic do jedzenia. Oczywiście przysłowie to znaczy coś więcej. Mówi nam o tym, że jeśli za dużo osób bierze się do zrobienia czegoś, to rezultaty nie są zbyt dobre. Można to zastosować do większej liczby sytuacji niż tylko tej opisanej w tym przysłowie. Wyobraźcie sobie, że wszyscy jesteście odpowiedzialni za podlewanie kwiatów w klasie. Jak myślicie, czy wyjdzie im to na dobre? Czasami będą podlane kilka razy, bo kilka osób sobie o tym przypomni. Czasami nie podleje ich nikt, bo każdy pomyśli, że przecież inni się tym zajmą. O, rezultat będzie jeden. Kwiatki nie będą dobrze wyglądały. I właśnie tego uczy nas to przysłowie, tak jak i inne przysłowie. Na podstawie obserwacji tego, co się dzieje wokół człowieka, zachowania innych ludzi, zachowania przyrody, człowiek wyciąga wnioski, które może uogólnić. Weźmy sobie jeszcze inne przysłowie. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Mamy tutaj znowu, dosłownie, sytuację, którą możemy zobaczyć na co dzień. Krowa dużo ryczy, ale mleka z niej dużo nie ma. Natomiast ogólniej to przysłowie mówi nam o osobach, które bardzo dużo mówią o tym, co potrafią, co umieją zrobić, ale jakoś, gdy przechodzi do robienia, nie za bardzo im to wychodzi. Oczywiście ludzie obserwowali też po prostu to, jak wygląda świat wokół nich i z tego też wyciągali wnioski, które mogli uogólnić nie tylko na zachowania innych ludzi. Weźmy przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Jeśli byliście kiedyś na spacerze w lesie, to wiecie, że jest to prawda i to dość banalne. Ale jeśli zastosujemy to zdanie do opisu życia czy sytuacji, to mamy już tutaj jakąś lekcję. Jeśli zajmujemy się jakimś zagadnieniem, próbujemy coś zrobić, to im bardziej się w to zagłębiamy, im więcej próbujemy dowiedzieć się o tym, tym więcej różnych nowych zagadnień czy problemów nam się pojawia. Tak jak drzewo w lesie. Oczywiście ludzie obserwowali też zmiany przyrody. Można tutaj przytoczyć przysłowie, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Znowu, obserwacja banalna. Gdy zbliża się wiosna, przylatują jaskółki. Ale taka jedna jaskółka to za wcześnie, żeby mówić, że wiosna już nadchodzi. Natomiast ogólniej mówi to nam o tym, że jeśli zdarzy się jedna rzecz, czy dobra, czy zła, to niekoniecznie oznacza to, że od teraz będą się wydarzały już tylko dobre rzeczy. Na przykład jeśli dostaniecie jedną dobrą ocenę, albo przeciwnie, jedną złą ocenę, to wcale nie oznacza, że od teraz już tylko będziecie mieli dobre lub złe oceny. Bo, jak mówi przysłowie, jedna jaskółka wiosny nie czyni. A może okaże się, że sami także znacie już jakieś przysłowia i ich używacie.